Żółta koszula to musi być Olwe. Pomściłem tych chłopaków chociaż tyle. Tempo, tempo! Witaj. Jakie wieści przynosisz? Złe. Twój syn został zabity przez Biesza. Jedyne, co mogłem zrobić, to go pomścić. A mówiłem mu, synku, syneczku, nigdy nic dobrego z Faroe nie przyszło. Zostań lepiej w domu. Przyjdzie jeszcze czas na przygody i na sławę. Twoja nagroda. Mnie to złoto szczęścia nie przyniosło. Niech tobie posłuży. Właśnie się zastanawiałem. Rok, dwa i za... Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. Ładnie, żeście z Hjalmarem. Wam to się chyba powodzi, co? Słyszałem, że macie w górach srebro. Powiedzcie, no chłopcy, gdzie tym razem płyniecie? Na Kera. Sewald był tam futra sprzedać i mówi, że garnizon nie obsadzony. Jesteś ubiorem z Mrehogu? No tak. Wojska posłali pewnie. To może być twój szczęśliwy dzień. Dobrze wydać zarobiony pieniądz, to też sztuka. Zobaczymy. Bywaj. Ale nie ma to jak porządny baraniku. Witaj, Wiedźminie.
Przychodzę w sprawie zaginionych górników. Może będę w stanie pomóc. Mów, co się stało. No, chodzą słuchy, że w górach na północ stąd jest srebro, a nam pieniądz potrzebny, żeby wyszykować drakary na rajdy. Wysłaliśmy paru chłopców, żeby zobaczyli, ile prawdy w plotkach. No i nie wrócili. Trzeba zacząć od poszukiwań. To trwa i winduje koszty. Byle nie za wysoko. No, trochę żeście przeszarżowali, ale chyba się dogadamy. No, parę koron mogę w sumie dorzucić dla dobra naszych chłopców. Zgoda. Niech będzie tyle. Srebra w górach może nie być, ale potwory są na pewno. Sprawdzę, czy górnicy ich nie spotkali. Dzięki, Wiedźminie. Ale cudactwo. Jedź, płotka. Że będą jakieś ślady. Ludzkie ślady. Rany jakby od tępego narzędzia. Klatka piersiowa zmiażdżona do szczętu. Ktoś tu się czołgał. Ktoś ze złamaną nogą. Tych drzew nie złamał wiatr. Tylko coś. Coś dużego. Tych drzew nie złamał wiatr. Tylko coś. Coś dużego. Pokruszone kości, ludzkie. Wygląda na to, że to troll skalny. Jest martwy. Rozległe stłuczenia i zadrapania, połamane kości. Rudy, po które przyszli, za które zginęli. Człek, to ja.
rozmawiać. Czekaj, chcę porozmawiać. Rozmawiać? Dobra. Ale ty spokój, bo jak nie, ja ty łup jak tamtych. Właśnie. Czemu ty ich łup? Weszli w dom. Ja mówię, człeki wam, a oni łup, łup w moje kamienie. To ja łup. To ci nie ujdzie na sucho. Pokaż, co umiesz. Dalej, Płotka, dalej! To była nierówna walka. Nie miał żadnych szans.